porcik. Jak zwykle wszystko na wariackich papierach. Teraz biegiem. Już jedną partię wędki i skrzynkę zaniosłem. Został plecak, pilkery. Cyk, łapie i zaraz idziemy. Tam już czekają. Siema, siema. Witam wszystkich wilków morskich. Zapraszam na zawody o mistrzostwo koła, które odbywają się w moim macierzystym związku. Związek znajduje się w Olazwiku, ale wypłynięcie jest z sąsiedniej wioski, czyli z Rifu. Na te zawody czekałem z niecierpliwością, czekałem, nie mogłem usnąć, aż w końcu rano zaspałem, dlatego teraz wam muszę opowiedzieć, co to są w ogóle za zawody i cały ich przebieg. Właśnie tutaj już wypływamy. Pierwszy śledź! Niego! Jeszcze nawet nie zdążyłem odpalić kamery, a tu wyjeżdża pierwszy w życiu śledź. No, radość niesamowita. Ogólnie pogoda dawała w kość, na początku nawet zaczął padać deszcz. Także nie było ciekawie. Pod nagrywanie. Tutaj widzicie, złowiłem langę, której też nie nagrałem, co chwila kropiło, także mnie cały czas była kamera włączona. Tak jak mówiłem, takie rozpoczęcia naprawdę dają werwę. Pierwsze dwie ryby i dwa gatunki. Za chwilę wyjedzie dorsz, będzie trzeci, a co będzie dalej, zobaczycie. Naprawdę kozackie zawody. Meldują się pierwsze dorszyki i to w zestawie dwóch sztuk. Mamy trzy gatunki. Oprócz tego, że pięknie ryba walczy, to jeszcze trzeba walczyć z warunkami atmosferycznymi. Ale za chwilę już wyjeżdżamy, dosłownie za chwilę, bo w dniu montażu tego filmu zostaje nam dokładnie tydzień czasu do rozpoczęcia kolejnego Pucharu Islandii, kolejnego sezonu. Właśnie przyszedł do mnie podczas montażu tego filmu Michał. Siema, siema. Przyszedł Michał, tak, tutaj razem akurat przeglądamy ostatni tutaj materiał z tamtego sezonu, bo należy zaznaczyć, że ten film to są zawody wewnętrzne, ale z poprzedniego sezonu już się wystrzelałem z materiału, ostatni film, także teraz już każdy kolejny, który będzie następny, a będą pewnie zawody z Akranesu z rozpoczęcia Pucharu Islandii nowego sezonu, także będzie wszystko już na bieżąco szło. Oglądajcie i delektujcie się pięknymi dorszywami.
trening. I wjeżdża Isa, czwarty gatunek, co za emocje. Tutaj ryba poszła strasznie w bok, trzeba się zamienić miejscami na czas holu, żeby elegancko sobie doholować i oczywiście potem po wyholowaniu ryby wracamy na swoje stanowisko. I tutaj już jesteśmy w połowie łowienia, bo zamieniliśmy się na miejsca. Tak jak jest wylosowane, tak zaczynamy łowić i potem w połowie dnia zamieniamy się miejscami już też na stałe do końca dnia.
Z pierwszej połowy dnia bardzo mało nagrałem, zresztą słyszycie jak wieje, normalnie tak w głośnik prosto dmuchało, że musiałem maksymalnie to wam wyciszać, ale potem już się pogoda poprawi i ta druga połowa dnia będzie znacznie bardziej komfortowa do oglądania, już nie będzie tak szumiało po uszach. Tutaj kapitan ściąga drywkotwę, musieliśmy łowić na drywkotwie, bo nawet kilogramowymi pilkerami nie szło tego utrzymać przy dnie. Mimo tego, że tutaj łowimy gdzieś na około 50 metrach z takim wejściem, jak już podchodzimy pod brzeg, do 25 metrów. Zaczynamy od 50 i aż do 25 metrów schodzimy. No tam na 25 metrach jeszcze kilowy pilker jeszcze dawał radę, ale na tych 50 to już było kiepawo. Piękne trzy sztuki. Cieszą. Punktujemy.
odpowiem może teraz na odwieczne pytanie, które zadajecie, co się dzieje z tą rybą. No co się dzieje z tą rybą? Tutaj zawody wewnętrzne rządzą się takimi prawami, że po prostu tą rybę, którą łowimy, łowimy ją dla siebie. Potem związek, nasze koło wędkarskie sprzedaje tą rybę i z tego gospodaruje na cały sezon, daje nam dotacje na zawody i tym podobne rzeczy. Kolacje, puchary, paliwo do kutrów, wszystko to potem kosztuje w sezonie, a takimi zawodami wewnętrznymi jesteśmy w stanie nałowić sobie ryby, sprzedać i potem gospodarować cały sezon, wyjeżdżając do innych kół wędkarskich. W Pucharze Islandii odbywa się to tak, że rybę sprzedaje sobie ten gospodarz zawodów po prostu. I tak samo, te pieniądze są przeznaczane na potem na dotacje zawodników, na opłacanie wyjściówek, na kolacje, no i na całą tą oprawę, wiecie, związaną z tym naszym wędkarstwem kutrowym. Jak się zakończył tamten sezon Pucharu Islandii, jeszcze nie wiecie, ale tylko, tak jak obiecałem, wraz z pierwszym filmem z Akranesu tego sezonu, będziecie mieli opublikowane zakończenie, takie zebranie grube w Reykjaviku z tamtego sezonu. A udało się uzyskać naprawdę fajne miejsca, fajne trofea pozdobywać. Także czekajcie z niecierpliwością, bo za około 2 tygodnie powinien taki film już wpaść.
Thank you.
No. Góru fyrst.
Must more. Meira. Ja. Meira fiszka. Ja, meira fiszka. Meira. Przestawka. Mamy to, w międzyczasie wpadła jeszcze Ufsi i to już jest szósty gatunek, czyli karwi. Jest, mamy to.
Mondain! Przywitanie islandzkie, raczej pożegnanie. Nie, jeszcze się nie żegnamy. Wracamy, właśnie dojeżdżamy. Już zawiesiliśmy trochę pałę z zakończeniem. Dojeżdżamy już do Dariusza chaty, wyładowujemy sprzęt, kąpiemy się. Mała może drzemka jakaś pójdzie, kawka. I jedziemy na rozdanie pucharów. Nie wiadomo, czy nas coś dotyczy. Nałowiliśmy gatunków, coś tam było fajnego. Każdy z nas z osobna miał nadzieję, ale wiadomo, jak się spływa do portu, patrzymy, tu ktoś ma, tu ktoś ma. Wszystko no i wychodzi. Tak, i to są tylko ryby. To kolejny raz się potwierdza, że trzeba po prostu mieć oprócz umiejętności jeszcze full szczęścia. I jeździć. Jeździć, przede wszystkim jeździć, bo jak się nie pojedzie, to się nie będzie. Także dobra, my jedziemy się kąpać, ogarniać cokolwiek i 19:30 punkt w rifie. Zobaczymy. Tak, kamera na statyw i ponagrywamy, zobaczymy, co tam się udało uzyskać. No i zapinamy właśnie na rozpoczęcie. Kierowniczka steruje. Tam siedzi łowca. Łowca głów. Łowca troli. Łowca głów dorszy. Dariusz, większego dorsza piknąłeś, nie ode mnie, na pewno. Nie wiem, zobaczymy. Widziałeś mojego. Zobaczymy, zaraz właśnie poznamy wyniki. Jesteśmy deczku spóźnieni, bo żona pracowała do 19. I wiecie, zanim wyszukiwanie. Nie, no będziemy. 15 minut jeszcze? No ale jeszcze mamy 20% cały. Dobra, widzimy się już od razu, kamera na statyw i zobaczymy, co tam się udało ugrać. I adresaty med silt upp av 0,290 gram var P.A. Tamakila. Men i första sätt med silt upp av 310 gram var Pavel Salas. Pierwsze miejsce za największego śledzia. Drugie miejsce, jako jedyni złowiliśmy, nasza Beatka rodaczka, także też gratulacje dla niej. Na wewnętrznych zawodach tylko wychodzi pierwszy wygrany z danego gatunku ryby. Och i tredje sätet med karva upp av 410 gram var Thore Svensson sjöis. I andra sätet med karva upp av 680 gram var Fredrik Jöhertar. Pierwsze miejsce za największego karmazyna, kto? I sista sätet med karva upp av 820 gram var Pavel Salas. Tutaj konkurencja najwięcej złowionych gatunków. Var Fredrik Jöhertar. En i öðru sæti með 6 tegundir var Beata Makila. En í fyrsta sæti með 6 tegundir og þá förum við í hlutfallið sem var 1,4 á móti 0,9. Að það með 6 tegundir í efsta sæti er Pavel Salas. Tutaj będzie nagroda za najlepszy statek, który dowalił ryby jak gnoju wręcz. Zobaczcie, kto. Jón Einarsson,
Pavel Salas. Hann var byggarinn. Já. Róðinn. Björg Guðmundsdóttir. Og Dóri Sveinsson. Já, ég ætla ég kom með meiri. Hvernig? Við vorum ekki saman á báðið það. Ég meinti þetta, já. Sagði þér ekkert að þegja mér það? Nei, hann er svo kúrskur. Hvað er þetta svo dannar dreysið? Þú séð þetta ekki? Nú er þetta saman, eitthvað. Ég var bara saman eitthvað. Alveg, þú Þetta er alltaf leið, láttu brjóttu bara á að báða. Sér ekki neitt. Þóru á svo mikið af þessu. Hún veist, þú saman. Björk á að leika sér ekki þetta, það er tröggur úr mig. Öllu kennir mig bóðið. Hvað er þetta? Þessu leið, láttu að þetta rétt á mig. Þetta er Og ég skulum bara gefa þeim kokkina. Verðu? Og þetta var alveg frábær áhöfn sem við vorum með. Þetta skilaðu sér í guldsæti. Að sjálfsögðu. Verðu, þá ætlum við að skemmtla okkur yfir í Afladrottningu ársins 2023. Gunnar Jónsson. Já, væntanlega. Eða verið tekið eftir stærstu brjóstarnu, þá myndi ég bursta þetta. Herðu, í þriðja sendi með 158 kíló og 680 gram var... Trzecie miejsce w kategorii kobiet, Beata Makila. To jest w ogólnym rozrachunku już. 189,5 kíló var frú Magnea Sigurbjörg Kristjánsdóttir. En í fyrsta sendi Mistrzynią naszego koła w kategorii kobiet zostaje Björk, która też została w całym sezonie ubiegłym Iceland Masterką całej Islandii. Gratulacje. Przechodzimy do kategorii mężczyzn. Z 242 kilo 0,60 gram var Friðrik J. Hjartar. Í öðru sæti með 401 kíló og 810 gram var Pavel Salas. Wicemistrzostwo koła przypada mnie, z czego bardzo jestem zadowolony, choć miałem apetyt na pierwsze miejsce. Ale pierwsze miejsce zajął weteran, który już niejednokrotnie staje na tym podium, czyli on. Siemaneczko, właśnie wracamy. Wy już pewnie wszystko widzieliście, o co chodzi. Kierowniczka dalej kieruje, wraca. Tam Dario się z tyłu czai. Obczajam te. Dario obczaja moje puchary. Dario dzisiaj nic nie wywalczył, żadnego pucharu, no ale to są ryby, tak to bywa. Zobaczycie, że przyjdzie kolejny sezon, Dario nabierze doświadczenia i niekiedy ja będę pewnie wracał bez pucharów, a Dario z pucharami. To były zawody wewnętrzne, jak już wam pewnie to wszystko objaśniłem.
udało się wywalczyć, jak dla mnie, drugie miejsce. No szkoda, że nie udało się tego pierwszego, ale no trudno, trzeba się zadowolić drugim, to i tak bardzo dobra pozycja. Miałem największego śledzia, jeszcze pierwszego w życiu. Co miałem jeszcze? Największą karwi, czyli karmazyna, jest pucharek. I co jeszcze było? Gatunki. A i najwięcej miałem gatunków, znaczy gatunków mieliśmy tyle samo z Beatą, tylko moje ryby po prostu były większe i to wygrywa. Także co, my dojeżdżamy już do chaty, zawijamy małego i co, żegnamy się, strzałeczka, zapraszamy na kolejne zawody.